Cześć moi kochani, jesteśmy właśnie już w hotelu. Zeszliśmy, wiecie co, zajechaliśmy dosyć późno, bo wyjechaliśmy z domu o 6:30. A jesteśmy dopiero w tym hotelu o godzinie 8:30. Teraz Mateusz poszedł po coś do jedzenia, żeby coś zjeść. Chłopaki zjedli kanapki, które uszykowałam, bo ja zawsze na drogę biorę kanapki z pasztetem uszykowałam. Zawsze jakieś, wiecie, biorę owoce. Wzięłam borówki, wzięłam mandarynki. Do tego wzięłam biszkopty. Więc chłopaki praktycznie już są po kolacji, a Mateusza wysłałam, żebyśmy sobie, nie wiem, zjeli ewentualnie. Ja nie za bardzo przypadam jakiegoś mini hamburgera albo cheeseburgera. Pokażę wam nasz pokój. O, proszę, tu jest łazienka. Tu jest taka łazieneczka. Powiem wam szczerze, że jak na hotel niby podobno, ale może nie, że super luksusowy, ale no, normalny w sumie hotel. Jak hotel, co? Faktycznie przydałoby się, żeby wyprali dywany. Tutaj mamy, o, proszę bardzo, lustro, nasze żarło, jak widzicie, paluszki, żeby nie było, że kręcę, uszykowane boróweczki, które jeszcze są niezjedzone. O, Krzysztof, boróweczki. Do tego mamy, możecie sobie zjeść boróweczki, tylko zamyka się, weź sobie otwórz. Herbatki. Tutaj mamy czajniczek do... A tutaj zobaczcie, jakie oszukane. Czekolada, słuchajcie, na gorąco. Ale wiecie co, jakaś ariba. Ale jest tak oszukana, chodzi o skład. Masakra teksańska. Ale mogliby dać, wiecie... O, cicho! A sorry! A to sobie weź. Mleczko tutaj mamy do tego. Co prawda, że jak ja lubię czekoladę na gorąco, to tylko z mlekiem i to dużą ilość. Sobie jest to same mleko. Tutaj mamy telewizorek. Obraz. Tutaj mamy, bo to jest family room, czyli rodzinny pokój. Tutaj mamy łóżka. Powiem wam szczerze, że wygodniejsze niż nasze. Tu jest nasze wielkie łóżko, king size. Tutaj jest taka, widzicie, półeczka. O, proszę bardzo, szufladka. Powiem wam szczerze, że jakaś szafa by się przydała. Tutaj mamy wieszaczki, no ich za dużo nie jest. Proszę, tutaj mamy drugą szafeczkę. Tutaj mamy drugą szafeczkę. Tutaj mamy lampeczkę. Tutaj mamy lampeczkę. Tutaj, o proszę, a tutaj najważniejszy fotel. Mamy lampeczkę. I, a wiecie co, z oknami trochę był problem, bo tutaj nie można było... Cześć. Cześć. Tutaj nie można było otworzyć, więc podłożyliśmy poduchę. A tutaj mamy widok. Widok. Przepiękny widok, jak widzicie. Niebo jest niesamowite. Niesamowite różowe. Tutaj mamy molo. Jutro... Dzisiaj już chyba będzie za ciemno. Nagram wam. Tutaj na tym molo jeździ pociąg. Chłopaki, nagrywam. Mogę trochę prosić o ciszę. Chłopaki, wiecie jak to jest właśnie z dzieciakami. Krzysztof, Damian? Bardzo was proszę. Wiecie, podekscytowani. I tutaj właśnie jedzie... Jedzie pociąg. I tak się kończy. Chcecie niespodzianki później, tak? To dacie mamie nagrać? Dziękuję. I tak się kończy. I tutaj, o, tutaj macie wesołe miasteczko. Cudownie, wiecie co, ja spróbuję powiększyć wam. Bo nie mogę aż tak bardzo, o proszę. Patrzcie, jak cudownie właśnie. Sorry. Wiecie co? Zmniejszę chyba jednak do jedynki, bo nic nie widzicie. Ale kombinuję, co? Sorry. Kombinuję jak łysa pod górkę. O, proszę. Tutaj widzicie? Mamy wesołe miasteczko. Proszę bardzo. Widok jak selera. O, mamy diabelski młyn. I tutaj mamy takie Adventure Inside, ten budynek. To tam są takie różne gry dla dzieci. Pokażę wam jutro, bo więcej już dzisiaj nie nagram. A tutaj, wiecie co, ja to nazywam pociąg śmierci. O, właśnie jedzie. Właśnie jedzie. Damian, prosiłam was. Damian, bardzo was prosiłam. Ale ja nagrywam i mogłabym naprawdę troszeczkę... No to nie będzie niespodzianki, wiecie. Chłopaki mnie czasami naprawdę słuchają, a czasami nie słuchają. Ale wtedy są karunie. O, patrzcie jak to zapierdziela. Normalnie do góry nogami, słuchajcie, oni jadą. Ja to na to... Ja na to mówię...
pociąg śmierci. O, patrzcie to, jak to spirala, to jest taka spirala i ten pociąg naokoło jedzie. O, proszę bardzo, proszę bardzo. I przyjechali. A tutaj mamy jeszcze zjeżdżalnię. Zjeżdża się, to jutro wam pokażę w dzień. Troszkę mówię więcej. Bo już po ciemku nic nie nagram i piękny widok. Piękny widok na morze. No i tak troszeczkę, wiecie, spokoju, bo mi dzieciaki hałasują i będziecie słyszeć tyle trzy po trzy. Ale no, tak to jest. To wesoły ten, no, jego wesoło jest, dzieciaki są. Dobra, moi kochani, trzymajcie się. W takim razie tak wygląda, mówię, nasz pokój hotelowy. Jakieś to niesamowite, mówię, nie jest. I do zobaczenia, moi kochani, bo naprawdę powiększenie